Normalne Audi w wersji coupé kosztuje 5, może 10 tysięcy euro w stanie bardzo dobrym. Natomiast Audi UR Quattro kosztuje 10 razy tyle. Duży Fiat, absolutnie. Ale estetyka jest na najwyższym poziomie. Miałem taki sam samochód dokładnie 20 lat temu. Jadłem z niego śniadania po każdej z imprez. Bardzo fajne rozwiązanie. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zaczynamy od Audi UR Quattro, które pojawiło się w 1981 roku i tak naprawdę zapoczątkowało całą erę ulicznych rajdówek. Era ta skończyła się bezpowrotnie w latach 2000, więc trwała tak naprawdę 30 lat. I to wszystko zaczęło się dzięki Audi UR Quattro. 10 zaworów, 5 cylindrów, 200 koni, turbo i napęd na 4 koła. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy 11,5 tysiąca, tak więc całkiem sporo. Natomiast mimo to, to auto jest symbolem i ikoną i osiąga dziś całkiem przyjemne wartości na poziomie 50 tysięcy euro. Wśród całej gamy Audi UR Quattro jest też jeden wyjątkowy egzemplarz, który posiada 20 zaworów. Był produkowany wyłącznie przez rok 88, z tego co pamiętam, 8889 i wyprodukowano go 900 sztuk. Ceny tych samochodów dochodzą do 100 tysięcy euro, a nierzadko je przekraczają. Co jest fajnego w Audi UR Quattro? Posłuchajmy go. Pięć cylindrów stało się symbolem dla Audi na wiele, wiele lat. Jest to wóz, który tak naprawdę nie doczekał się prawdziwego następcy, ponieważ po nim pojawiło się Audi S2, które już nie było taką rajdową legendą jak UR Quattro. No właśnie, legenda. Samochód, który zmienił rajdowy świat raz na zawsze. Zapoczątkował erę turbo 4x4. Dlatego jest tak bardzo kochanym samochodem. On już cenowo jest stabilny. Tak naprawdę od wielu, wielu lat widzę tą cenę na poziomie 50 tysięcy euro za taki egzemplarz. Ta sztuka pochodzi z 81 roku produkcji, z pierwszego roku wytwarzania tego modelu. Cechą charakterystyczną są te podwójne reflektory i nie jest to wersja amerykańska. Takie reflektory również występowały w Audi 200 z tego okresu oraz unikalna tapicerka, która jest tutaj w tym egzemplarzu w wyjątkowo dobrym stanie. Tapicerka brązowa z takimi charakterystycznymi tutaj śmiesznymi volkswagenowskimi wstawkami. Tak naprawdę widzimy tutaj Volkswagena, natomiast turbo Volkswagena, tak? Kierownica ze specyficznym klaksonem i z napisem turbo i, co najważniejsze, napęd na 4 koła. W pierwszych egzemplarzach był on w ogóle sterowany nie podciśnieniowo, tylko mechanicznie. Tutaj są, słuchajcie, wajchy takie same jak w maluchu. To służyło do zablokowania centralnego mechanizmu różnicowego i tylnego dyfra. Zobaczmy to auto pod maską. Tak, to był pierwszy turbo doładowany silnik, który posiadał 5 cylindrów, mechaniczny układ wtryskowy, karzytronik i intercooler, generując tym samym 200 koni. Jego jedynym problemem na chwilę obecną jest układ wtryskowy, który bardzo utrudnia jakiekolwiek modyfikacje, podnoszenie mocy. Zapewne przyczyniło się to do tego, że całkiem sporo tych egzemplarzy przetrwało do dziś, ponieważ ten samochód był trudny w modyfikacjach i wymagał odpowiedniego know-how. To jak jeździ ten samochód możecie zobaczyć na jednej z relacji z Classic Auto Cup. Natomiast moje odczucia są takie, że samochód ma dosyć ciężki przód, półży. No te 200 koni to jest trochę mało, 7 sekund do setki nie poraża. Szczególnie, że oczekiwania wobec 5 cylindrów, które brzmią bardzo, bardzo solidnie, są zdecydowanie większe. I właśnie dlatego wersja 20-zaworowa jest tak bardzo poszukiwana i kosztuje 2 razy tyle. Kolejny wóz to Lancia Delta Integrale Evo 2. Delta jest najbardziej popularnym samochodem rajdowym wszechczasów. Jest to ostatni wypust tego auta,
którego wyprodukowano 2,5 tysiąca egzemplarzy. Jest najszersza, najmocniejsza, ma 215 koni, przyspiesza w 5,7 do setki. Co lubimy w Delcie najbardziej? Po pierwsze jej wygląd. Każdy kolekcjoner, każdy szanujący się kolekcjoner, czy to zbiera Porsche, czy to zbiera Ferrari, czy jakiekolwiek inne marki, powinien mieć w swoim garażu Delta. Tak samo jak Porsche 911. Jest to symbol, samochód, który wygląda przecudownie. Jeżdżenie nim jest fajne, natomiast ona skrzypi. Drzwi się zamykają jak w dużym Fiacie. Dobra, posłuchajcie tych drzwi. Duży Fiat, absolutnie. Ale estetyka jest na najwyższym poziomie. Zegary, cudowne. Obrotomierz kręcący się w drugą stronę. Te wszystkie przełączniczki. No to wszystko jest naprawdę włoskie, ale ma to coś w sobie. Jak chodzi skrzynia biegów? No, jest okej, ale wyobrażam sobie zgrzytającą dwójkę, która jest charakterystycznym elementem dla wszystkich włoskich samochodów. Te fotele, te barwy, te kolory, które tutaj występują w tym wnętrzu, są naprawdę zniewalające. Dźwięk Lancii jest równie charakterystyczny jak dźwięk pięciu cylindrów Audi. Piękne egzemplarze Evo 2 kosztują od 85 tysięcy euro w górę. Najdroższym jest wersja limitowana, nazywa się Final Edition i potrafi kosztować nawet 200 tysięcy euro. Jakie są perspektywy dla tego samochodu? No, jest to wóz, który na pewno dyktuje wszystkie trendy. Wszyscy spoglądają na Deltę i w ten sposób oceniają szanse dla na przykład Escorta, Cosworta, czy też Lancera Evo. Więc trudno tutaj wskazywać jakieś maksima, natomiast wiemy, że już dziś są szanse na to, żeby zwykłe Evo 2 kosztowało nawet do 120-150 tysięcy euro. Kupując Deltę Evo 2 powinniśmy zwrócić uwagę na rzeczy charakterystyczne dla tego samochodu. Są to m.in. oryginalne 16-calowe felgi, światła o tym samym rozmiarze tych dwóch reflektorów, ponieważ we wcześniejszych wersjach dominował lewy reflektor, który był większy od świateł dalekosiężnych, oraz kierownicę, która jest elementem charakterystycznym dla Evo 2. Ostatnim autem, które chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować, to Ford Escort Cosworth. Co jest fajnego w tym aucie? Ano to, że jest to tak naprawdę Sierra Cosworth, skrócona i obudowana elementami z Escorta. Tak naprawdę z seryjnego Escorta mamy tutaj tylko drzwi, tylne lampy oraz tylną klapę. Cała reszta jest zupełnie inna, dedykowana wyłącznie dla wersji Cosworth. W tym egzemplarzu mamy bardzo fajną tapicerkę, najrzadziej spotykaną, natomiast często występującą w prospektach Forda Escorta Cosworth'a. Charakteryzuje się tym, że jest materiałowa i znajdują się na niej czerwone sześciokąty. Wnętrze Escorta Cosworth'a już jest bardzo charakterystyczne dla lat 90. Mamy fluorescencyjne podświetlenie zegarów, które w nocy świeci na zielono. Niestety jest bardzo charakterystycznym i awaryjnym elementem w każdym Escorcie. Pod wpływem upływu czasu przestaje fajnie świecić, pojawiają się plamy na tym podświetleniu. Jest to taki element charakterystyczny Escortów, bo nawet egzemplarze, które mają 1000 km od nowości, ale 30 lat na karku, no, mają to podświetlenie wadliwe. Skrzynia biegów nie jest najmocniejszą stroną, a jest skok dosyć długi. Ta zmiana jest mało sympatyczna. Dodatkowe zegary znajdujące się na pulpicie, które później
mogliśmy zaobserwować w kolejnych ewolucjach Focusów RS. Było to przez cały czas kontynuowane. Trzy zegary. Poziom ładowania akumulatora, poziom doładowania turbosprężarki i poziom ciśnienia oleju. Dźwięk Escorta Cosworta jest równie charakterystyczny jak pozostałych wozów z dzisiejszego odcinka. Każdy z nich jest zupełnie inny. Natomiast to, co wyróżnia Escorta spośród całej reszty, to tylny spoiler. To był największy spoiler tamtych czasów, być może jest nawet największym spoilerem także dziś. Niektórzy uznają go za symbol kiczu lat 90. Ja go uwielbiam. Miałem taki sam samochód dokładnie 20 lat temu. Jadłem z niego śniadania po każdej z imprez. Bardzo fajne rozwiązanie. Escort Cosworth na pewno ma najpiękniejszą komorę silnika spośród wszystkich aut. Sierry Cosworth miały czerwony dekiel, później zielony dekiel, natomiast w Escorcie pojawił się niebieski. Jest to tak zwana wersja z dużym turbo, natomiast w 95 przez 2 lata pojawiły się egzemplarze już z szarym deklem, smutnym, z mniejszą turbiną, były one bardziej praktyczne, ale już nie były podstawą homologacyjną dla aut rajdowych. Kolejną rzeczą z punktu widzenia kolekcjonerskiego ważne jest to, żeby samochód był w jak najlepszym blacharskim stanie, ponieważ miały one tendencję do korodowania. Stan skrzyni biegów, silnika, to wszystko można naprawić. Natomiast ważna jest kompletność naszego auta, oryginalność tapicerki. I jeszcze pokażę Wam jedną fajną rzecz w bagażniku. W samym bagażniku widać doskonale, że była to konstrukcja naprawdę rajdowa. To nie był zwykły, cywilny Escort. Tutaj jest wszystko dostosowane do celu, dla jakiego został ten samochód stworzony. Mamy koło zapasowe, które jest w środku samochodu. Ono się znajduje tutaj. Mamy też fantastyczny i unikalny zestaw narzędzi. O, mówiąc o oryginalności, miałem na myśli taki coś. Mamy tutaj jakiś klucz. Mamy lewarek i to wszystko w oryginalnym styropianie, schowane za koła. To są rzeczy dedykowane wyłącznie dla Escorta Cosworta i dziś wiele osób tego szuka i płaci za to krocie. Escortów Cosworthów powstało 7000 egzemplarzy. Ceny tych aut 2 lata temu startowały od 35 tysięcy euro. Dziś rozmowa zaczyna się od 50 tysięcy euro. Myślę, że w ciągu najbliższych 10 lat ten samochód dobije do 100, a może nawet 150 tysięcy euro. On po prostu podąża za Deltą Integrale, która jest absolutnym wzorem do naśladowania dla wszystkich pozostałych samochodów z tej kategorii. Dzisiejszy odcinek traktuję jako wstęp do rozmowy o inwestowaniu w samochody o genach rajdowych. Audi było pierwsze i jest już dosyć stabilne cenowo. Tuż za nim jest Delta Integrale, która przez cały czas bije kolejne rekordy cenowe. Natomiast umówmy się, jest już autem naprawdę drogim, bo 85 tysięcy euro za auto 4x4 turbo, które przyspiesza w 5,7 do setki, to już jest dosyć wysoka cena. Escort Cosworth jest tak naprawdę wozem, przed którym są jeszcze jakieś perspektywy, ale z ceną 50 tysięcy euro również nie jest okazją inwestycyjną. Natomiast w kolejnych odcinkach będę Wam mówić o autach nowszych, ponieważ musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy dokonać super inwestycji, to należy się skupić na pojazdach, które mają nie więcej niż 15-20 lat, bo tylko wtedy nasza rentowność będzie na wysokim poziomie. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep.
Link znajduje się w opisie tego odcinka.